Korony przychodzi zawodnik, który przez wiele sezonów był katem kielskiego zespołu, bo jest chyba najskuteczniejszym piłkarzem w historii Ekstraklasy, jeśli chodzi o kanadyjską klasyfikację, czyli gole i asysty w meczach przeciwko kielskiej drużynie. Ja, szczerze mówiąc, kilka lat temu się o tym dowiedziałem, bo jeden z dziennikarzy mi to wyliczył, że rzeczywiście tam jest chyba 5 bramek i 5 czy 6 asyst przeciwko Koronie w ogóle w Ekstraklasie. Miejmy nadzieję, że teraz to wszystko się odwróci. A to jakiś patent miałeś na kielską ekipę, czy po prostu zawsze Ci się dobrze grało? Zawsze mi się dobrze grało przeciwko Koronie, ale rzeczywiście te mecze tutaj były bardzo dobre. I czy to za czasów Krakowi, czy jeszcze wcześniej Bełchatowa, czy Śląska, to te mecze tutaj zawsze miały jakiś swój smaczek. Może to rzeczywiście otoczenie i ten klimat tutaj sprawiał, że te mecze zawsze stały na takim niezłym poziomie. Ponad 230 Twoich występów w Ekstraklasie. W różnych barwach grałeś przeciwko Koronie. Jak wspominałeś zawsze kielski zespół? Jak postrzegałeś Koronę? Bo zawsze gdzieś tam marka była, że to zespół waleczny, ambitny, gdzieś tam nie stawiający nóg. Jak Ty jako zawodnik z boiska to postrzegałeś? Korona zawsze kojarzyła się z... Rzeczywiście, jak tutaj przyszedłem pierwszy, to ten plakat na wejściu, że rzeczywiście ten charakter Korony Kielce, tych koroniarzy, no to zawsze gdzieś tam cechowało Koronę. Ja przeciwko niej grało się bardzo ciężko, ponieważ może czasami brakowało umiejętności, ale rzeczywiście Korona potrafiła w tej końcówce wykrzesać siebie bardzo dużą dozę charakteru i te mecze wygrywać lub remisować, bardzo trudne spotkania. No rzeczywiście ta szatnia była jak jedna wielka rodzina i trenerzy doskonale się rozumieli z całą ekipą w szatni. Gdzieś to chyba przez te ostatnie 2-3 lata się zatraciło, a my będziemy dążyć do tego, żeby ten charakter tutaj Koronie przede wszystkim odbudować tą atmosferę, scalić to wszystko i żeby to wszystko przenosiło się na boisko. Kibice, trener Maciej Bartoszek wiele sobie po Twoim przyjściu obiecują, bo jednak do tej bardzo młodej szatni, gdzie jest mnóstwo młodych zawodników, trafia piłkarz, który raz, że świętował Mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław, dwa, że to co mówię, to ponad 230 meczów na tym najwyższym szczeblu, więc masz być pewnie w domyśle jednym z liderów tej nowej Korony. Tak rozmawialiśmy z trenerem jeszcze przed powrotem i przylotem do Polski. Przeprowadziliśmy kilka fajnych rozmów przez telefon, rzeczywiście jak to miałoby wszystko wyglądać. No i też takie jest zadanie. Ja uważam, że jeżeli masz dobrą, młodą szatnię, to potrzeba kilka rzeczywiście doświadczonych osób, które przekażą kilka uwag i trochę w tych momentach, kiedy im zabraknie tego doświadczenia, pomóc, a nam z drugiej strony ci młodzi pomogą w momentach, gdzie nie tylko doświadczeniem będziemy grać na boisku, bo oni mają troszkę inaczej otwarty umysł, mają taką młodą frywolność, ja to nazywam, i na boisku czasami u starszych zawodników tego brakuje, a młodzi niekiedy nie kalkulują i zrobią z niczego coś wspaniałego. Mamy przykład końcówki sezonu Korony, gdzie rzeczywiście ta młodzież wchodziła i pokazywała kibicom, że warto na nich stawiać w przyszłym sezonie, ale to też pokazało, że oni sami nie udźwigną tego ciężaru. Potrzeba kilku zawodników doświadczonych, którym w szatni po prostu zwyczajnie pomogą. To trochę taka analogiczna sytuacja, jak Ty zaczynałeś swoją przygodę z Ekstraklasą, wchodziłeś do Bełchatowa, gdzie było kilku młodych zawodników, ale też ta szatnia była doświadczona. Rzeczywiście kilku tych doświadczonych piłkarzy pewnie Tobie też pomagało się wprowadzać do Ekstraklasy, więc teraz ta rola gdzieś tam będzie spoczywała na Tobie, na Jasku Kiełbie, pewnie jeszcze na kilku innych piłkarzach, którzy pewnie może jeszcze do Korony dołączą w trakcie tego okienka. Na szczęście trochę czasy się zmieniają, bo my jesteśmy, pomimo jeszcze młodego wieku, jesteśmy trochę dinozaurami już w tej lidze i nasze wejście do szatni mogło się trochę różnić, bo to jednak te 13 lat robi swoje i 13 lat w szatni piłkarskiej to jest niesamowita różnica. Jak ja wchodziłem, to rzeczywiście ten młody nie miał aż tyle do powiedzenia, co ma teraz, ale ja nie uważam, że teraz są złe czasy. Ja uważam, że teraz chyba jest zdecydowanie łatwiej otworzyć głowy tych młodych zawodników. Może rzeczywiście trochę pozwolić im na więcej, ale też muszą znać swoje miejsce w szeregu. To nie jest tak, że młody może robić wszystko, co sobie w swojej głowie wyobrazi. No, muszą być pewne zasady zachowane i te zasady będziemy pewnie systematycznie wprowadzać, ale na boisku, czy on ma 17, 18 czy 19 lat, czy my 30, będziemy rywalizować o miejsce w składzie w identyczny sposób. Tutaj trener będzie wybierał, kto jest w najlepszej dyspozycji i będzie po prostu grał lepszy. Ty, Mateusz, masz sobie też coś do udowodnienia indywidualnie, no bo jednak ten ostatni rok no, pewnie mógł być lepszy, jeśli chodzi o Mateusza Cetnarskiego, który, tak jak mówiłem, też doświadczony, ale jeszcze w takim wieku, że spokojnie na poziomie nawet ekstraklasowym można było pewnie pograć. Chyba każdy w swojej głowie ma jakieś momenty, że chce coś udowodnić. Ja przede wszystkim sobie chcę udowodnić to, że stać mnie na grę na wysokim poziomie jeszcze przez spory okres czasu. Czuję się dobrze fizycznie. Nie uważam, że ten czas z ostatniego roku był dla mnie stracony. Absolutnie ja wyciągam z tego wnioski, pracuję i to też pokazują ostatnie treningi. Trener daje mi do myślenia tym, że jest zadowolony z tego, jak my tutaj pracujemy i oby tak było z dnia na dzień. Jest coś, co chciałbyś kibicom Korony Kielce powiedzieć? Witamy się dzisiaj, podpisujesz kontrakt w Kielcach. Chciałbym mówić na boisku, to jest przede wszystkim, bo czasami za dużo mówimy przed sezonem, obiecujemy sobie mnóstwo różnych rzeczy, ale to nie jest do końca, może to nie jest aż takie ważne. Ja uważam, że przede wszystkim chciałbym zaprosić na wszystkie mecze i na cały ten sezon pierwszej ligi. Miejmy nadzieję, że tylko jedyny, ale no rzeczywiście ich wsparcie będzie niezbędne do tego, żeby ci młodzi i my wchodzili w tą pierwszą ligę i grali z meczu na mecz coraz lepiej. No bez ich wsparcia zwyczajnie tego nie będzie i liczę na to, że tu wróci atmosfera taka, jaką ja zawsze pamiętam przez ostatnie swoje grania w Ekstraklasie. Miejmy nadzieję, że będziemy się tutaj częściej widywać na trybunach i na wyjazdach, jeżeli oczywiście pandemia leciutko zelży. Dzięki, Mateusz, powodzenia. Dziękuję bardzo.